Fakt opinie i Jarosław Gowin, Agnieszka Burzyńska u nas o 9.15, a teraz, jak Państwo widzą, człowiek, któremu obiecaliśmy, że damy kiedyś szansę, żeby z nami popracował, więc przyszedł i rozwala one dramę. Jak się masz, Paweł? No wszystko dobrze. Widzimy się po 3 miesiące chyba. No właśnie, ale to nie wiedzieliśmy, wiesz, że ty jesteś aż tak młody. No, jak przychodzisz na Plac Konstytucji, występujesz w programie porannym, później masz miliony fanów, jak się okazało, większe niż my, razem wzięci, więc wiesz, ale poczekaliśmy na ciebie już. Czy to jest fajna i łatwa praca? No z tego, co teraz widziałem, godzinę jestem, może no. Trochę ponad, no to... Obejrzałem, jak social media działają. Jak? Opowiedz mi szczerze, jak widzisz ten zespół. To są rozsądni ludzie, mądrzy, znajomi się na robocie? Myślę, że masz naprawdę wielkie szczęście. Prawda? Ale tak. Do dziewczyn czy do chłopaków w tym zespole? Jeju, teraz cokolwiek odpowiem, będzie źle. Dokładnie. Pamiętaj, że musisz do nich wrócić. Właśnie. To do wszystkich. Zostałbyś w tej robocie, czy nie? No jakbym dostał szansę od was, no to oczywiście. Jesteś godzina, zarobiłeś już 500 zł netto, więc to naprawdę tak. Nie jest, no to nie są, wiesz, to nie są małe pieniądze jak na rodzice internet. Zobacz, ile muszą się postarać. Dwójkę dzieci, prawda, żeby 500. Idziesz zobaczyć do studia, jak to wygląda. Mówię się, to chodźmy. No to bardzo proszę, tak to u nas działa. Proszę bardzo, drzwi się z automatu otwierają, widziałeś? Popatrz. Bardzo dziękujemy. No dobra, to możesz sobie zerknąć jeszcze tutaj na wszystko, choćby z tej strony i powinniśmy zobaczyć resztę. Chciałbyś zrobić ze mną przegląd prasy też? To jest sposób dobry. Z tym debiutowałem z tobą. Proszę bardzo, no ale wtedy to wiesz, nie miałeś takiego sprzętu. Od czego zaczynamy? Przegląd sportowy, Fakt, Rzepa, Wyborcza. Co cię intryguje? Jeju, no nasz kochany pan prezydent. No to bardzo proszę. Wczoraj naprawdę, jak zobaczyłem te powiadomienia, nagle zeszły ze wszystkich portali, żeby być na bieżąco. Spróbuj to na przykład pokazać, żeby wiesz. Tutaj, pięknie, pan prezydent, zawsze ta sama, tak jak mówiłeś wcześniej, zawsze ta sama, ten sam sposób narracji. I no, pan prezydent doszedł do wniosku, że za rok, zamiast odbudowywać pałac Saski, no sobie zrobi referendum. Sami się śmiali przecież z byłego prezydenta, że no, referendum. No, 100 milionów złotych kosztuje. Nikt prawie nie przyszedł, 7%. Oj. Bo chodziło o Jowy, a teraz jak będzie chodziło o oczywiście, jak konstytucję, to przyjdzie inaczej, 50% nagle, no, prawda? No, a jak przyjmowano konstytucję w 97, to ile osób, ile procent? 43? No, to tak? Wtedy tak, no ale no. Zobacz, jak wchodziliśmy do Europy, no to przyszło więcej niż zwykle ludzi. No ale więc, wiesz, no, jak do są Europy, sprawy ważne na stole. Pieniądze, tak. Jakby było referendum 500+, też byśmy mieli 80%. Oczywiście, że tak, sam bym poszedł. No i doszedł do wniosku, że on sobie zrobi referendum dotyczące tego, czy konstytucja obecna, która ma 20 lat, to czy ona jest dobra, czy ludzie ją nadal chcą? Przy czym w Stanach Zjednoczonych konstytucja obowiązuje od ponad 200 lat i nikt takiego pomysłu nie ma. I myślałem natomiast, specjalnie dając ci gazety, że dzisiaj to jest dla ciebie temat tak naprawdę. Matura, no, z nowościami. To ty jesteś bliższy matury niż referendum konstytucyjnego. No na to wygląda. Nie, choć wiesz co, jeżeli zrobią to referendum 3 maja, no to ja mam matury chyba dopiero jakoś 4. No to, a już pełnoletność będzie, więc będę mógł zagłosować. A jeżeli chodzi o maturę, no to wszystkim już chyba piszą. Wszystkim kolegom i koleżankom ze szkoły, jak i spoza szkoły i innym życzę powodzenia. Choć swoim znajomym chyba najlepiej, żeby oni się dostali tam, gdzie chcą. A jeżeli chodzi o matury, no ostatnio nawet pisałem trochę próbnych. Łatwe to dzisiaj, współcześnie? Wiesz co, jeżeli mamy na przykład na matematyce, mamy całe 10 stron wzorów, tak. No to trzeba myśleć po prostu, bo nie znając wzorów można zdać na te 30%, a dla niektórych te 30% to już są wyżyny. Panie Pawle, bardzo dziękuję za tę chwilę. Za chwilę Iwona Kutyna tutaj u nas, dobrze? Więc jeszcze będzie okazja pewnie, żebyś Onet 24 też podejrzał, ale na razie Paweł zaczyna się rozkręcać w Onet Rano. Dziękujemy.